Łukaszu, można powiedzieć, że w najlepszy z możliwych sposobów przedstawiły się tutaj tyskim kibicom spotkanie rozegrane kilka dni przed ligą w Paprocanach przy świetnej atmosferze. No i strzelasz dwie bramki. Jedną strzeliłem, ale cieszę się z tego, że strzeliłem tą bramkę tydzień przed ligą praktycznie. Fajnie, że wygraliśmy. Stałe fragmenty gry, które były trenowane dzień wcześniej, zaowocowały. No i w pierwszej połowie już sobie wynik ustaliliśmy, no i potem już kontrolowaliśmy przebieg spotkania. To w takim razie kto zdobył tą drugą bramkę? Bo przyznam szczerze, że byliśmy przekonani, że to właśnie ty zdobyłeś dwie bramki. Ja strzeliłem drugą, a trzecią Maciek Kowalczyk. A pierwszą strzelił Master. Czyli musimy tutaj dokonać pewnej poprawki w pomeczowym. Drugą i trzecią Maciek Kowalczyk. Także musimy dokonać poprawki w pomeczowym protokole, ale na pewno to uczynimy. Powiedz mi, jesteś z zespołem niespełna miesiąc. Zdążyłeś się tutaj zaaklimatyzować? Poczuć tutaj tą atmosferę w Tychach? Tak. Wiadomo, już kilku chłopaków znamy się z boiska i fajna szatnia, jest fajna atmosfera i szybko jakoś się zaklimatyzowaliśmy i jest fajna drużyna i żebyśmy grali dobrze i wynik fajny był, bo fajne miasto, kibice, myślę, że będzie dobrze. W poprzednim sezonie byłeś bardzo silnym punktem kolejarza Stróże prowadzonego przez trenera Cecherza. Tutaj również mamy teraz trenera Cecherza w Tychach. Czy Łukasz Bocian będzie również takim silnym punktem tego zespołu? Chciałbym. Z trenerem dobrze się pracowało. Dużo grałem u trenera. Trener mnie zna. No zobaczymy. Będę chciał, starał się grać jak najlepiej i myślę, że jak trener postawi na mnie, to będę starał się, żeby wszystko dobrze wyglądało i żebyśmy wygrywali. Mariusz, bez dwóch zdań, to była taka nasza próba generalna przed startem sezonu. Liga rusza już za kilka dni. I jak ocenisz to dzisiejsze spotkanie z Okocińskim Brzesko? Na pewno spotkanie wygraliśmy. To jest na pewno bardzo dobra wiadomość dla nas, dla kibiców. Przede wszystkim chcieliśmy się sprawdzić tydzień przed ligą, dobrze się zaprezentować przed własną publicznością. Myślę, że jesteśmy zadowoleni z tego meczu i z tego wyniku. Szczególnie ty możesz być zadowolony ze swojej postawy z tego względu, że dzisiaj trzy razy asystowałeś postawie fragmenta gry. Na pewno cieszy moje dośrodkowania dzisiaj. Praktycznie trzy razy wrzuciłem chłopakom na nos i dobrze to wykończyli. Trenowaliśmy to wczoraj na treningach, też to dobrze wychodziło. I cieszę się, że potwierdziłem to w meczu, że nie tylko na treningach wychodzi, ale w meczu także. Dużo się zmieniło w tyskim zespole. Odeszło naprawdę kilku zawodników, kilku również dotarło do drużyny. Czy już oceniasz tych nowych piłkarzy, zdążyli się zaaklimatyzować? Idzie to w dobrym kierunku? Tak, dobrze nowych zawodników przyjęliśmy. Na pewno już wkomponowali się w zespół, było dużo sparingów i poznaliśmy się, wiemy kogo na co stać i mam nadzieję, że to będzie w lidze prezentowało.